Kochani, przed nami kolejna, już trzecia akcja charytatywna społeczności chrześcijańskiej Północ – Hojni w miłości. Z roku na rok widzimy, jak nie tylko akcja się rozwija, ale też my jako Kościół. W tym roku wierzymy, że Bóg chce zabrać nas jeszcze głębiej. Zachęca do tego, żebyśmy stanęli na dwóch nogach hojności. Po pierwsze, abyśmy stanęli razem jako Kościół w modlitwie o pełne uzdrowienie Alesi. A po drugie, do tego, żebyśmy zbierali finanse na jej leczenie. Ale zanim to wszystko, to poznajcie Alesię i jej rodzinę. Dzień dobry, nazywam się Żenia Genek. To moja żona Olesia. Jesteśmy małżeństwem od 20 lat. Mamy troje dzieci. Są to Valeria, ma 18 lat, Leon 14 i Erika 10. Erika chodzi do szkoły niedzielnej, Leon na Delights, Lera pomaga na plus minus. Dzieci chodzą do polskiej szkoły, uczą się polskiego. Valeria planuje pójść do szkoły policjalnej. Jestem grafikiem, pracuję w firmie, która zajmuje się obsługą kart paliwowych. Jestem doulą. W tym roku minie 17 lat, od kiedy pracuję jako doula, przygotowując kobiety do porodu i towarzysząc kobietom po porodzie. Przyjechaliśmy w czerwcu 2022 roku i od tego czasu chodzimy do kościoła tutaj, na północy. Zajmuję się kanałem YouTube kościoła, dostosowując nabożeństwo do późniejszego oglądania. Prowadzę w kościele w ramach punktu integracyjnego Szkołę Mam. To przygotowanie kobiet do porodu i kwestie poporodowe. Rok temu przeprowadziliśmy się do Polski i wtedy wykryłam u siebie guzek w piersi. A ponieważ nic tu nie było jasne, bo przeprowadziliśmy się zaledwie miesiąc wcześniej, wróciłam do Brześcia, aby zostać w pełni zdiagnozowana i dowiedzieć się, co to jest. Diagnoza wykazała, że to rak. Natychmiast zaproponowano mi pilną operację w Brześciu. Można powiedzieć, że był to dla mnie wtedy ogromny szok. Nie miałam okazji pomyśleć, zastanowić się nad tym. Szybko uległam namowom na leczenie i zostałam w Brześciu na operację. Jak tylko mogłam, po operacji przeprowadziłam się z powrotem tutaj, do Warszawy. Zostałam przyjęta na terapię i tutaj w Warszawie zaczęłam kontynuować leczenie. Minął rok od mojej operacji. W ciągu roku zaproponowano mi dwie opcje i jak na razie te terapie nie działają. I teraz szukam innego leczenia, bo choroba postępuje. Co więcej, jeśli początkowo zdiagnozowano u mnie drugie stadium raka, teraz mam czwarte stadium z przerzutami w kościach, w różnych częściach, w wątrobie i w drugiej piersi. W tej chwili mam gorączkę 39,5 stopnia od 3 miesięcy i mam ból w kościach. We wszystkich kościach ból wędrujący. Jeśli nie zażywam leków, wtedy po prostu leżę w łóżku i nie wstaję. A jeśli wezmę jakieś środki przeciwbólowe, wtedy mogę coś zrobić i wstać. Więc nie mogę żyć dalej bez środków przeciwbólowych. Właśnie dlatego. Tylko środkami przeciwbólowymi obniżam gorączkę, zmniejszam ból w kościach. Tak więc jestem teraz w tym decydującym momencie, gdzie mogę znaleźć skuteczny sposób leczenia. Polska zaoferowała dwie opcje leczenia i w mojej opinii oraz w opinii onkologów z innych krajów, z którymi się konsultuję, zaoferowali mi leczenie paliatywne. Nie ma celu, aby mnie wyleczyć, to tylko utrzymać mnie na leczeniu paliatywnym. Kontynuuję więc konsultacje z innymi lekarzami. W tej chwili są to lekarze z Turcji. Powiedzieli, że mają dla mnie możliwości leczenia. Chciałabym spróbować. I właśnie tutaj pojawia się opcja do tego, żebyśmy my jako Kościół stali się konkretną odpowiedzią na potrzeby Alesi. Po pierwsze, stańmy razem i módlmy się o pełne uzdrowienie dla Alesi. Chcemy Was zachęcić, abyście w tym czasie modlili się, pościli w swoich domach i żebyśmy szukali Bożego działania i oczekiwali na Boże działanie w życiu Alesi. Po drugie, bądźmy hojni też poprzez dawanie naszych finansów, bo razem, jako Kościół, możemy uzbierać finanse na jej leczenie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy hojni. Hojni w modlitwie
i hojni w dawaniu. A więc jeszcze raz, jak w tym roku możemy zaangażować się w akcję Hojni w Miłości? Po pierwsze, modlitwa i post. Po drugie, dołączcie do zrzutki. A po trzecie, 10 grudnia zapraszamy Was wszystkich na kiermasz charytatywny Hojnych w Miłości, na którym będziemy zbierać pieniądze na leczenie dla Alesi. Bądźmy tam razem, bądźmy hojni w miłości.